Cześć, dzisiaj zrobimy beat w stylu muzyki do Cyberpunka. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Selfmade Beats, w którym przygotujemy sobie beat w stylu muzyki do gry Cyberpunk 2077. Energetyczny, pompujący adrenalinę, taki do którego przyzwyczaił nas soundtrack z tej właśnie gry. Przejdźmy zatem na pulpit i zobaczmy, z czym dzisiaj przyjdzie nam działać. Działamy w tempie 104 BPM-ów, czyli takim charakterystycznym, standardowym w zasadzie tempie tego typu utworów i mamy takie oto ścieżki, moi drodzy. Na początek trzy ścieżki kicka. Pierwsza taka troszeczkę bardziej klubowa, elektroniczna, druga bardzo krótka ścieżka mająca dać nam transient tak naprawdę w naszym kicku, mocniejsze uderzenie i przebicie się w górze, no i trzecia nieco bardziej akustyczna dla tekstury tego oto dźwięku, tego oto brzmienia. Dalej mamy klap. Klap 2 i klap 3. Wszystkie dosyć podobne, ale odpowiednio dobrane dadzą fajny efekt tak naprawdę podbicia uderzenia na 2. Dalej mamy hi-hat elektroniczny. Drugi również troszeczkę szerszy, z nieco takim ogonem jakby za sobą ciągnącym się, to nam da troszeczkę więcej przestrzeni. Zatem jest crash, który brzmi tak, nic specjalnego, prosty crash tak naprawdę. Dalej mamy bass. Dosyć specyficzne brzmienie z wtyczki Vacuum Pro. Dalej mamy, moi drodzy, to samo brzmienie, tylko z odfiltrowanym dołem, niskimi częstotliwościami. Zatem mamy taki oto lead, który posłuży nam za swego rodzaju melodię. Ona jest zapisana jako przejście, ja ją raczej wykorzystam na intro. Dalej mamy pad, ponownie Vacuum Pro, co ciekawe. Taki oto pad. To, na czym nam przede wszystkim zależy, to agresja tych ścieżek, stąd one są dosyć mocno agresywne wszystkie. Tutaj mamy flex. Z takim bardzo, ale to bardzo agresywnym brzmieniem mamy melo numer 3, czyli melodia numer 3. Ona wbrew pozorom też jest dosyć agresywna, ma spory release, zatem ogon ciągnący się za brzmieniem. I tak to, moi drodzy, wygląda, zatem nie widzę przeszkód, aby przejść do sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna raczej prosta, budująca bazę dla reszty ścieżek, przede wszystkim dla pulsującej ścieżki basu, zatem przejdźmy na pulpit i zróbmy to. No to sekcja rytmiczna przed nami, moi drodzy. Zaczniemy sobie od kicka, ja pozwolę go sobie rozstawić co 4 kroki. Tak przygotowaną ścieżkę możemy sobie swobodnie przekopiować do kolejnych ścieżek. Następnie klap, który będzie uderzał, moi drodzy, co 8 kroków, tak jak mówiłem, przy uderzeniu na 2. W tym momencie przejdziemy sobie do piano rola, zaznaczymy całość, ja przytrzymam sobie alt i troszeczkę się przesunę w ten sposób, żeby klap wybrzmiewał odrobinę wcześniej niż kick. W ten sposób nie będą na siebie nachodzić tak bardzo i dzięki temu uzyskamy lepszą separację pomiędzy ścieżkami. No i teraz, moi drodzy, hi-hat. No i tutaj, moi drodzy, będziemy musieli troszeczkę pokombinować, mianowicie wykorzystamy sobie tutaj trzy uderzenia. Teraz tak, jedno będzie niezwykle ciche, drugie troszeczkę cichsze, no a pierwsze będzie wybrzmiewać już dużo, dużo mocniej. Pozwolę sobie to skopiować. W tych oto momentach będzie się to brzmienie pojawiać, w związku z tym, że ono pojawia się też tutaj, wydaje mi się, że taką nutę moglibyśmy skopiować też w to miejsce, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji i w tym oto momencie możemy sobie skrótem Ctrl-B skopiować wszystko na 4 takty, tym samym mamy w zasadzie gotową sekcję rytmiczną, wystarczy nam to tylko skopiować i wkleić, a na samym początku pętli dodać crash. Posłuchajmy. Proste, ale działa. W związku z tym, moi drodzy, możemy przejść do kompozycji. Przed nami kompozycja, czyli tak naprawdę kluczowy etap, w którym nadamy charakter i klimat naszej kompozycji. Przejdźmy na pulpit i zajmijmy się tym. Zacznijmy sobie od basu, ponieważ to będzie tak naprawdę kluczowa ścieżka w naszym przypadku. I żeby wywołać taki efekt, moi drodzy, swego rodzaju napięcia, będziemy stosować dużo takich przeskoków o pół tonu. W zasadzie na tym cała kompozycja się będzie opierać. Pozwolę sobie to skopiować i tutaj zrobimy tylko drobną wariację i z grubsza w dużej mierze tak to właśnie będzie się tutaj prezentować. Teraz, moi drodzy, skopiujemy sobie pierwszy takt i jeszcze za pamięci zrobimy sobie tutaj takie małe przerwy, żebyśmy o tym pamiętali. I w ten sposób będzie wyglądać ścieżka basu. Skopiujmy ją sobie od razu i zobaczmy.
Całkiem w porządku. Teraz kolejna ścieżka, czyli nasza melodia, która ma się teoretycznie pojawiać na przejściu. My sobie z niej skorzystamy już teraz i troszeczkę wyżej. Trochę za długie nuty zrobiliśmy, ale to nic. W ten sposób, przytrzymując Alt i łapiąc za te, moi drodzy, strzałeczkę, możemy sobie to w ten sposób zrobić i kopiujemy to na długość taktów 4. To powinno nam w zupełności wystarczyć i pozwolić na przejście do pada. A propos pada, za oknem burza. Słuchajcie, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. W związku z tym ja sobie pozwolę brnąć dalej. I tak jak widzicie, mamy przejścia co pół tonu w kilku miejscach. Tutaj również z takiego skorzystamy. To wszystko, skoro mamy gotowe, możemy sobie skopiować oktawę wyżej. I na ten moment mamy coś takiego. Może nie brzmi to jeszcze jakoś super, ale uwierzcie mi, że efekt będzie zadowalający. W związku z tym kolejna melodia. Tym razem niejako można ją określić jako taką główną melodię, no ale też z tym musimy trochę uważać. Okej, mamy główną melodię, teraz ostatnia melodia, taka można powiedzieć wspomagająca, aczkolwiek no też będzie dosyć istotna dla klimatu, przekonacie się o tym na etapie aranżacji, a zatem... Idealnie, teraz wydaje mi się, że będzie wszystko w jak najlepszym porządku, a zatem skoro to mamy gotowe, w zasadzie to możemy zamykać naszą kompozycję i przechodzić na mikser. Przed nami miks, czyli ten etap, na którym przyjrzymy się bliżej efektom zastosowanym na mikserze w celu uszlachetnienia naszej produkcji. Przejdźmy zatem na mikser i przejrzyjmy, co tam się zadziało. Mamy tu już zrobione poziomy głośności, mamy zrobioną panoramę, w związku z tym myślę, że możemy swobodnie przejść do omówienia efektów. Kick został potraktowany zbiorczo i jest wyrzeźbiony w ten sposób, jeżeli chodzi o częstotliwości. Lekkie wcięcie w okolicach niskiego środka, po to, żeby tych kartonowych częstotliwości nieco się pozbyć. Natomiast podbicie mamy w okolicach 3,5 kHz dla lepszej prezencji. Za tym jest jeszcze limiter w trybie kompresji. Troszeczkę skompresowany kick, żeby lepiej się wklejał w mix. Za tym mamy snare, tudzież clap. Taka oto korekcja, prewencyjne odcięcie niskich tonów. No i nadanie przestrzeni za pomocą pogłosu. Bardzo delikatnie. Nie trzeba było robić tego w sposób jakiś intensywniejszy. Za tym mamy hi-hat z taką oto korekcją. Standard u mnie w zasadzie odcięcie niskich i lekkie podcięcie wszystkiego powyżej 17 kHz. Delay dla jeszcze zdynamizowania rytmiki tego utworu. Za tym mamy crash, taka oto korekcja, bardzo podobna jak w przypadku hi-hatu, ale jednak więcej tych niskich częstotliwości przepuszczonych do ostatecznego brzmienia utworu. Za tym mamy, moi drodzy, pogłos dużo, dużo głębszy, dużo bardziej wyraźny, po to, żeby faktycznie dało się odczuć mocne wypchnięcie w przestrzeni tego oto crasha. Zatem mamy bas nasycony za pomocą wtyczki Fruity Blood Overdrive, Maximus, w którym, że tak powiem, pozwoliłem sobie zmonofonizować przede wszystkim niskie pasma, no i Fruity Parametric EQ z taką oto korekcją. Trzeba było nieco wyrzeźbić brzmienie tej ścieżki, tak po prostu. No i Grossbeat, który służy nam tutaj za sidechain. Taki sam sidechain mamy w przypadku Grossbeata na drugim basie, na drugiej warstwie basu. Jest on troszeczkę może zmieniony, ale to jest tak nieznaczna rzecz, że nie ma tego sensu omawiać. Dalej mamy
mamy również Fruity Blood Overdrive w tym samym presecie. Tutaj mamy, moi drodzy, poszerzenie częstotliwości za pomocą Maximusa, tym razem tych wyższych i środkowych. Zatem taka oto korekcja. Odcięcie niskich, one tutaj zupełnie nie były potrzebne. Tutaj chodziło o to, żeby dodać troszeczkę więcej agresji w tej ścieżce, stąd więcej tych wyższych częstotliwości trzeba było wpompować, a ta korekcja służy w zasadzie wyłącznie wyrzeźbieniu tego brzmienia. Dla pewności za tym jest jeszcze wtyczka, która pozwala nam wyczyścić rezonanse i nieprzyjemne artefakty z tej oto ścieżki basu. Zatem mamy właśnie jeszcze zbiorczo na basie położony limiter w trybie kompresji, tym razem nie sidechain, bo nie ma takiej konieczności z racji, że mamy grossbeat. Lekkie podcięcie jeszcze w niskich pasmach dla wyrównania tego wszystkiego pod kątem częstotliwości w całym miksie na sumie. Dalej mamy, moi drodzy, melodię na przejście. Taka oto korekcja, nic specjalnego tak naprawdę. Kwestia wklejenia tego w miks. Sora Verb od D16 Group po to, żeby osadzić w przestrzeni naszą melodię. Zatem mamy pad. Taka oto korekcja, ścięcie wysokich dla właśnie lepszego przebicia się ścieżki melodii, tej głównej, oraz odcięcie niskich dla utrzymania po prostu klarowności w niskich pasmach naszego utworu. Zatem mamy właśnie melodię z taką oto korekcją. Najbardziej rezonujące miejsca zostały podcięte, prewencyjnie ścięte niskie, no i lekko odcięta góra, bo tam było troszeczkę za dużo przesteru. Zatem mamy melodię numer 3. Tutaj wygląda w ten sposób ta korekcja, czyli podbicie wysokich. Zależało mi właśnie na uwypukleniu powietrza w tej ścieżce i prewencyjne ścięcie niskich częstotliwości. A za tym wszystkim, moi drodzy, kryje się oczywiście jeszcze Ozone 9 Elements, który służy nam tutaj przede wszystkim za ostateczny szlif, taką wisienkę na przysłowiowym torcie, po to, żeby nasz utwór brzmiał możliwie jak najlepiej. A jak brzmi? Posłuchajmy. Tak oto, moi drodzy, w związku z tym, że to mamy już wszystko omówione, możemy swobodnie przejść na playlistę. Aranżacja, moi drodzy, nadeszła, a jak wszyscy wiemy, jest to etap, w którym przyglądamy się temu, jak wszystkie ścieżki zostały rozłożone, aby uzyskać jak najlepszy rezultat. Przejdźmy zatem na playlistę i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Z racji tego, że nie miałem za bardzo na czym się wzorować, to mamy tutaj moją autorską aranżację, mój przypływ kreatywności i zobaczmy, jak to wygląda. Na początek mamy, moi drodzy, wejście, takie intro złożone z tej melodii na przejście i pad. Do tego później dochodzi hi-hat, crash oraz melodia. Które urywają się przed końcem. Mamy clap i wchodzimy z pełną energią, którą nadaje przede wszystkim bas, no i ta rytmiczna, hipnotyzująca wręcz perkusja. Melodia. Dla urozmaicenia. Druga pętla wygląda tak samo. Tutaj wchodzi pad, niejako w drugiej części, nazwijmy to, zwrotki. Za chwilę ucięty zostanie hi-hat i to nas wprowadzi nieco na dalszą część. Przejście w formie ucięcia ścieżek i tutaj wchodzi już lead. I tak jak widzicie, zrezygnowałem tutaj z tych wyższych częstotliwości basu, ponieważ uznałem, że są one zbędne w momencie, kiedy mamy tak charakterystyczny i mocny element w postaci tej melodii. Dodajemy pad. Wszystko się ucina trochę wcześniej, przed końcem pętli. I w zasadzie tym elementem kończącym naszą aranżację, dość krótką dzisiaj, jest właśnie lead. I tak to, moi drodzy, się prezentuje, a zatem to tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to był kolejny odcinek Selfmade Beats, gdzie tworzyliśmy beat w stylu muzyki z gry Cyberpunk 2077. Jeśli znajdziecie chwilę, wpadnijcie też na inne moje media społecznościowe, na Facebooka, SoundClouda, Instagrama, wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie czasami do sklepu z gadżetami Selfmade Beats i nie zapominajcie dołączyć do facebookowej grupy Selfmade Beats oraz fanowskiego serwera na Discordzie, gdzie wspieramy się jako producenci muzyczni. Wszystkie potrzebne linki są oczywiście w opisie, tak jak w opisie znajduje się też projekt z tego odcinka, żebyście mogli go pobrać i jeszcze zajrzeć do środka. Za chwilę posłuchamy sobie efektu dzisiejszej pracy, a ja już się z wami żegnam i do zobaczenia tutaj w przyszły czwartek na Selfmade Beats na żywo. Trzymajcie się ciepło i cześć!
Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.